Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mogę zacząć? Tak, proszę. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie przywitać w Krasnym Stawie pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Dzisiaj przyjechał do nas, do regionu, na Lubelszczyznę, żeby rozmawiać o ważnych sprawach dla Polaków. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, również kampanii referendalnej i bardzo proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Bezpieczeństwo to dla Zjednoczonej Prawicy rzecz niezwykle ważna. Do Państwa za chwilkę jeszcze też powiemy. Wybaczcie, niestety nie mam mikrofonu naprzód. Porozmawiamy z mediami, a potem z Wami, jeśli pozwolicie. Dobrze? Dziękuję. Otóż bezpieczeństwo to jest przesłanie rządów Zjednoczonej Prawicy. Ludzie mają prawo w Polsce czuć się bezpiecznie, by Polska mogła się bezpiecznie rozwijać. Również ta część wschodnia część Polski, która była za rządów PO-PSL tak bardzo zaniedbywane. Ale co najgorsze, rząd PO-PSL chciał wydać tą piękną część naszych polskich ziemi na pastwę Rosji, na wypadek agresji. Niedawno ujawnił pan minister, pan premier Błaszczak plany wojskowe obrony Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Te plany zakładały, że obrona będzie odbywać się dopiero na linii Wisły. To oznaczało, że cała Lubelszczyzna, również te ziemie, gdzie jesteśmy, Krasny Staw, miały zostać oddane w posiadanie rosyjskiej agresywnej armii, a wiemy, co to oznacza. Wiemy, co to oznacza, patrząc na brutalność okupacji rosyjskiej na terenach Ukrainy, a tam, pamiętajmy, są ludzie, żyją ludzie kulturowo bliżsi, językowo bliżsi rosyjskim najeźdźcom. Co by tutaj robili, to nawet lepiej sobie nie wyobrażać. Ale możemy sobie wyobrazić rząd PO-PSL, który ponownie wraca do władzy i znowu wraca do wcześniejszych planów obrony Polski na linii Wisły. My uważamy, że każdy centymetr polskiej ziemi, też i tutaj każdy dom w Krasnystawie, każda rodzina zasługuje na obronę polskiej armii. I dlatego rozbudowujemy polską armię. Dlatego budujemy też siłę polskiego przemysłu. To samo zresztą uważamy, jeżeli chodzi o Podkarpacie, to samo uważamy, jeżeli chodzi o Podlasie, całą tą część Polski, którą plany wojskowe, obronne rządu PO-PSL przewidywały, by oddać w łapy rosyjskiego agresora. Nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody, by takie myślenie wróciło. Stąd nasza determinacja w obronie granicy, którą przejawiamy też broniąc naszych granic przed hybrydową agresją ze strony Łukaszenki i Putina. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Łukaszenka realizuje plany Putina. Putin chciał zdestabilizować Polskę poprzez sprowadzenie tutaj milionów islamskich uchodźców przed agresją wymierzoną w Ukrainę. To mu się nie udało tylko dlatego, że polski rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy w sposób zdecydowany przyjął strategię obrony każdego centymetra polskiej ziemi. Obrony też przed uchodźcami, którzy zostali tu nielegalnie sprowadzani i masowo wkraczaliby na ziemię polskie, destabilizując sytuację, powodując znaczne zagrożenie przestępczością i wszystkie negatywne konsekwencje, które widzimy w krajach Europy Zachodniej. Dlatego te wybory to są też wybory bezpieczeństwa, o bezpieczeństwo mieszkańców tej ziemi. Też i w Krasnym Stawie, te słowa muszą tutaj być powiedziane, w Zamościu i wszystkich, w Lublinie i wszystkich innych miejscach, które odwiedzam teraz i będę odwiedzał na tej polskiej ścianie wschodniej. Więc krótko mówiąc, drodzy Państwo, to, że Platforma chciała porzucić obronę tej wschodniej części, pięknej części Polski, to w jakimś sensie nie dziwi. Oni zawsze lekceważyli mieszkańców tej ziemi, nie kierowali tu inwestycji, starali się, żeby to była ta Polska B czy C. Ale to, że Polskie Stronnictwo Ludowe, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego partycypowali w takich planach, to jest i to było dla mnie osobiście duże zaskoczenie. Nie sądziłem, że są gotowi do tego rodzaju konformizmu się uciec i popierać takie plany Donalda Tuska. Ale z drugiej strony myślę sobie, jeżeli pan Kosiniak, Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gotów obniżać, podwyższać wiek emerytalny,
podwyższać wiek emerytalny dla kobiet na wsi o 12 lat, no to kto by w to wcześniej uwierzył? Kto z wyborców polskiej wsi uwierzyłby, że ich reprezentant, tak się przynajmniej przedstawiający, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i minister odpowiedzialny za sferę spraw społecznych, zaproponuje na polecenie Donalda Tuska, po wcześniejszej konsultacji wyszły teraz notatki z panią kanclerz Merkel, zalecenia jak pani kanclerz Merkel, podniesienie wieku emerytalnego dla Polaków, a zwłaszcza dla Polek na wsi aż o 12 lat. No to też się w głowie, myślę, nie mieści, a jednak tak się stało. W związku z tym nie powinny nas też te dziwić plany, które zatwierdził również lider, przedstawiciele PSL-u, partycypując w tym rządzie, politycznie brali za nie bowiem odpowiedzialność, obrony Polski z pozostawieniem na pastwę losu mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia czy Podlasia. Dlatego jeżeli chcemy bezpiecznej Polski, jeżeli chcemy obrony każdego centymetra polskiej ziemi, jeżeli chcemy obrony polskich granic, to wybierajmy rząd, wybierajmy kandydatów do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy. A tutaj obok mnie stoi jeden z takich kandydatów, pan minister dr Marcin Romanowski, niezwykle pracowity człowiek, zaangażowany w sprawy polskiego bezpieczeństwa, wiceminister sprawiedliwości, ale zarazem osoba niezwykle aktywna i obecna, jeżeli chodzi o sprawy lokalne, też i w Krasnymstawie, Biłgoraju, w Zamościu. Ile razy pan minister, nie chcę powiedzieć, zawracał mi głowę, ale zajmował czas, że coś musimy znowu, jakiś problem rozwiązać, załatwić środki, bo są ważne sprawy dla mieszkańców tych ziem. I to jest właśnie takie myślenie, które powinien reprezentować poseł. Po pierwsze, dbać o strategiczne bezpieczeństwo, o strategiczne interesy mieszkańców Lubelszczyzny, mieszkańców całej Polski, w tym właśnie tej części Polski, w której dzisiaj jesteśmy, jakże pięknej. I po drugie, myśleć o konkretnych problemach też mieszkańców, które są zawsze związane z charakterem konkretnego regionu. I tak właśnie postępował zawsze konsekwentnie pan minister. Dlatego gorąco rekomenduję państwu pana ministra, kandydata do Sejmu z listy. Z listy i z miejsca numer 7. Więc warto tutaj stawiać na siódemkę. Mówi się, że szóstka dzisiaj jest najlepszą oceną, ale sobie zażartowałem niedawno, że niektórzy pracują, żeby to siódemka była tą najlepszą, więc jeżeli są takie plany, nie trzeba nic zmieniać, wystarczy postawić na siódemkę, to będzie dobry wybór też dla mieszkańców tego okręgu wyborczego. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś z państwa ma pytania... Pani redaktor, w tej sprawie prokuratura prowadziła intensywne czynności śledcze związane z przesłuchaniami bardzo wielu świadków oraz dotarciem do dokumentów, które są istotne w sprawie. Problem tkwi po stronie Parlamentu Europejskiego, do którego prokuratura już kilkakrotnie zwracała się z wnioskami o dostarczenie oryginałów dokumentów celem ustalenia, kto składał podpisy pod dokumentami. Do tej pory prokuratura nie doczekała się takich dokumentów, a one są kluczowe dla powołania opinii biegłych z zakresu badań porównawczych pisma, którzy mogliby ocenić, kto konkretnie odpowiada za wnioski, jakie kwestionuje prokuratura w tej sprawie.